Kolejny druk, projekt autorstwa Komisji Budżetowej o przeczytanie projektu uchwały. Proszę pana radnego Wojciecha Liszkę, przewodniczącego Komisji Budżetowej. Uchwała nr 2 przez 311 przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Proszowice z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. Środki w wysokości 10 tysięcy złotych z zadania pod nazwą odśnieżanie ulic w dzielnicy 10 przeznacza się na zadania. Uzupełnienie urządzeń zabawowych w ogrodku urzędowskim przy Buhalka z Kraku z kwota 2,5 tysiące złotych. Montaż monitoringu wizyjnego przy Buhalka z Kraku z kwota 5 tysięcy złotych. Remont obiektów klubowych w Buhalka z Kraku z kwota 2,5 tysiąca złotych. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt się do dyskusji nie zgłosił, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie dołożył w ogóle. Były wstrzymujące, tak? Mamy za dużo głosów w stosunku do osób. Proszę państwa, podnosimy jeszcze raz ręce. Proszę o trzymanie ich w sposób taki, ażeby osoba licząca nie miała żadnego problemu z odczytaniem intencji poszczególnych członków Rady. Zapytuję ponownie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie ma to, tak? Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Czy wstrzymał? Nie. Trzy? Nie, tak. Ja rozumiem, że osoby, które wstrzymały się, nie głosowały przed chwilą za, prawda? To każdy wie, że ma jeden głos. To ja się włączę w to liczenie głosów i informuję państwa, jest za dużo głosów. Za dużo. Więc przechodzimy po raz kolejny do głosowania tego samego projektu uchwały. I mam nadzieję, że to się uda. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Pan Kapel ten podnosi rękę za, tak? Tak. Okej. Okay. Pan Brożyna również. I tu pan i pani Pogoda również. Dobrze. Zapytuję. Dziękuję, mamy głos 15 za. Kto z państwa radnych jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie ma. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Czy wstrzymujące. Dziękuję wszystkim, udało się. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.